Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Cieszymy się, że możemy rozważać tak ważne zagadnienie, jakim jest edukacja, wychowanie. To ma znaczenie i teraz dla życia doczesnego, jak również i wiecznego. Dzisiejszy temat to nabożeństwo, a edukacja. Dzisiaj z nami jest Zbyszek, Leszek, ja mam na imię Julian. Nasze studium rozpoczniemy od wspólnej modlitwy, żeby Bóg pomógł nam wydobyć te najważniejsze prawdy potrzebne nam już teraz w tym życiu, a które również mogą wieść nas do życia wiecznego. Zbyszku. Dziękuję Ci, Boże, że mogliśmy się tutaj zebrać. Prosimy Cię o błogosławieństwo na ten czas, żebyś nam dał mądre myśli, żebyśmy mogli czegoś się dowiedzieć, czegoś się nauczyć. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Nasze rozważania dotyczą nabożeństwa, a edukacji. To słowo nabożeństwo tłumaczone jest z języka angielskiego. Słowo worship może oznaczać nabożeństwo, ale też oddawanie czci. Najlepiej by oddawało polskie słowo wielbienie, wielbienie Boga. Tyle, że to słowo zostało, tak bym powiedział, nawet zwulgaryzowane, że mówi się, a ja wielbię na przykład ciastka z kremem, albo o, ja uwielbiam chodzić na basen. Co to znaczy? No, lubię to tak jakby stopień niższy, a uwielbiam to coś najwyższego, co tylko można i powinno odnosić się do Boga. No więc mamy tu pewien problem, gdy będziemy mówili o nabożeństwie, czy raczej wielbieniu Boga, oddawaniu Boga Bogu czci. Tego też trzeba się uczyć. My ludzie po prostu się uczymy, nie przychodzimy z jakimiś instynktami, uczymy się różnych rzeczy i w Piśmie Świętym jest powiedziane, jak powinniśmy podchodzić do nauki wielbienia Boga. A pierwszym moim takim pytaniem byłoby, czy człowiek musi coś wielbić albo oddawać komuś cześć, czy religia, bo w historii możemy zauważyć, że przez wszystkie wieki ludzie byli religijni i oddawali cześć jakimś przedmiotom, bóstwom. Dlaczego? Jako stworzenia jesteśmy, no nie wiem, tak stworzeni, że mamy tu miejsce takie gdzieś, które potrzebuje tutaj Boga. A jeżeli jest tam miejsce dla Boga, to jest i miejsce dla uwielbienia. I jeżeli patrzymy na nawet na ateistów, którzy zapierają się, nie wierzą w Boga, to oni też tworzą sobie jakieś stowarzyszenia, jakieś elementy takie, którym oddają cześć. Może być to nawet nauka. Tak. No właśnie, ludzie mają na przykład tak zwanych idoli. Idolem może być jakiś piłkarz czy aktor, no a idol to znaczy po prostu Bóg czy Bożek. Także ludzie sami sobie stwarzają, nawet jeśli nie mają takiego Boga prawdziwego, to jednak coś tam czczą. Jak my powinniśmy podchodzić w takim razie do Boga, którego my znamy, Boga tego prawdziwego?
jaki nasz stosunek powinien być? Myślę, że powinniśmy patrzeć przez pryzmat początku, to znaczy stworzenia, i jako tego, który nas stworzył, i tak jak w rodzicach mamy pewną początek stworzenia, tak samo w Bogu, i od tego powinniśmy zaczynać, że ten, który dał nam początek, powinniśmy o nim zawsze pamiętać. Mhm. Nawet w objawieniu świętego Jana, czyli w ostatniej księdze, jest takie wezwanie, żeby oddawać cześć komu? Bogu. Bójcie się Boga. Ale jakiego Boga? Bo tam jest... Który stworzył niebo i ziemię. Temu, tak, tego czcić należy, który stworzył niebo i ziemię. Bo ludzie sobie wybierali różne bóstwa, ale my mamy oddawać cześć temu, który stworzył niebo i ziemię. To bardzo ważne. Ja tak właśnie myślę, że w naszych czasach, kiedy odrzuca się tego Boga Stworzyciela, mówi się, że to samo jakoś się stworzyło, powstało, to my mamy oddawać temu, który stworzył. No nieprzypadkowo to poselstwo, które kierowane jest do ludzi, którzy żyją w okresie końca, właśnie jest związane z Bogiem, który jest Stworzycielem. Wcześniej nie było kierowane to poselstwo do ludzi, bo nie było tego problemu. Dzisiaj wielu ludzi zapomina o Bogu właśnie jako tym, który stworzył, nie? Mhm. Poza tym, że się uczy w szkołach takiego ateizmu, ewolucjonizmu, to co my możemy jako wierzący ludzie robić, żeby nasze dzieci uchronić od tego, żeby je prowadzić właściwą drogą? No bo to jest edukacja szkolna i tak się przedstawia. Nie wolno nawet uczyć kreacjonizmu, czyli o stworzeniu przez Boga. No to ciekawe, dlatego że ewolucja jest teoria, to jest wciąż teoria, nie? Nikt jeszcze jej nie udowodnił na dobrą sprawę. Są różne teorie i często nawet sprzeczne ze sobą zupełnie, jak powstaliśmy i skąd się wzięliśmy. Natomiast wiarę w Boga, która od początku istnienia człowieka istnieje, tego nie wolno już nauczać. To już jest niewłaściwe. A przecież to właśnie dzięki Bogu, który dał pewne prawa nam, upadłej ludzkości, możemy żyć lepiej i może być nam dobrze na tej ziemi, możemy być szczęśliwi. Mhm. Nawet na tej grzesznej ziemi. Tak. Izraelitom też zagrażały różne niebezpieczne nauki pogańskie i tak dalej. Jak Izraelici mieli praktykować? Bóg im mówił, jak to powinni praktykować, żeby uchronić swoje dzieci przed zgubnymi naukami? Myślę, że każde nauki pozabiblijne w czasach izraelskich były bardzo takie kuszące, bo to często były bóstwa związane z oddawaniem czci poprzez jedzenie, seks i te wszystkie rzeczy, które były bardzo kuszące dla tej społeczności. I dlatego nie było wolno tworzyć żadnych pomników czy żadnych istot, żeby w tym kierunku nie iść. Mhm. Ciekawą jest też rzeczą, że mamy w Piśmie Świętym psalmy. Jest to księga, którą najczęściej cytował Pan Jezus. To nie przypadek. I gdy Izraelici szli na przykład na święta, to mieli psalmy nawet wyznaczone, które mieli śpiewać, bo to były przeznaczone psalmy pielgrzymek tak zwane. I o czym te psalmy mówiły? To był taki element edukacyjny.
z tych psalmów młodzi ludzie mogli się, dzieci, zależy kogo tam zabierano na te pielgrzymki, ale już raczej w miarę dorosłe dzieci, które mogły podołać trudom wędrówki do świątyni, no to w tym czasie, no, śpiewając te pieśni, to przyswajały sobie w sposób taki bardzo łatwy pewne nauki, idee, które były w nich zawarte. Mhm. Także były niezwykle takim ważnym elementem, tym bardziej, że nie było wtedy internetu, gdzie mogły sobie poczytać o tym, nie było tak. Nie było tak dostępnej książki, którą mogły sobie przeczytać, nawet w formie obrazkowej, nie? Okay. Proszę bardzo. Przekładając to na współczesność, psalmy mówiły o dobrych i złych rzeczach, jaka była przyczyna, co się stało i wydarzyło, a w dzisiejszych czasach często powtarzamy tylko dobre wiadomości, a nie mówimy o konsekwencjach i tylko mówimy, żebyśmy kogoś nie urazili, żebyśmy kogoś nie... W tym momencie dzieci nie wiedzą, jaką mogą ponieść konsekwencje danego czynu, czy nawet dorośli ludzie. Mm-hmm. Może przeczytamy kilka wersetów z psalmu 78. Leszku, można cię prosić. Od 1 do 4 i 7. Pieśń pouczająca, Azafowy. Słuchaj, lud mój, nauki mojej, nakłońcie uszu na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne. Cośmy słyszeli i poznali, i co nam opowiadali ojcowie nasi. Tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego. Dziękuję. Opowiemy te rzeczy, które się działy w przeszłości. Opowiemy to naszym synom, następnemu pokoleniu o tym, żeby bali się Pana, że mają pokładać nadzieję w Bogu, nie zapominać o dziełach Jego i strzec przykazań Jego. To jest istota wychowania. Uczyć kolejne pokolenia, jak żyć, żeby oddawali cześć Bogu, który stworzył i który może poprowadzić to pokolenie dobrze przez życie. I tego miała się uczyć młodzież. I tego trzeba uczyć dzisiaj. I chociaż w szkołach nie wolno tego uczyć, to przynajmniej w naszych domach powinniśmy kłaść mocny nacisk na to. Matki mogą śpiewać w domu dzieciom psalmy, pieśni, bo psalmy to właściwie pieśni. Wspomnieliśmy o takich pielgrzymkowych, ale większość to była nie pielgrzymkowa. To były pieśni mówiące o działaniu Bożym, o dobroci Bożej, miłości Bożej, jak On stworzył i tak dalej. I trzeba o tym mówić, trzeba śpiewać o tym w domu. Niech dzieci słuchają, uczą się, bo okazuje się według badań, które przeprowadzono na naszym uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, kiedy pytano młodzież wywodzącą się z domów adwentowych, co najbardziej przyczyniło się do tego, że dziś jesteście w zborze, jesteście adwentystami, to odpowiedź była nawet trochę zaskakująca. Na pierwszym miejscu mówili to, że wspólne nabożeństwa domowe z rodzicami. Więc nie można tego przecenić. Kiedy rano, wieczorem, tak jak Bóg powiedział, rano wstając, wieczorem się kładąc, będziesz mówił o tym dzieciom, będziesz przypominał w drodze nawet. I gdy się tak z dziećmi spędza czas razem, mówi się o Bogu, modli się w sprawie ich jakichś tam problemów i tak dalej, to wpływa bardzo pozytywnie na dzieci. I te dzieci wtedy odreagowują
te bzdurne nauki ateistyczne, jakieś tam, które przekazywane są w szkole, czy które słyszą od innych. A my chcemy prowadzić ludzi według wskazówek Pisma Świętego. No dobrze, mamy w Ewangelii Jana opisaną historię spotkania Jezusa z Samarytanką i tam też wyszła kwestia oddawania czci Bogu czy nabożeństwa. Samarytanie mieli swoją świątynię, swój kult, Żydzi mieli swój kult. No i Samarytanka mogła powiedzieć: my czcimy prawdziwego Boga, wy to się mylicie. Większość świata nie uznaje Boga Jahwe. To tylko wy Żydzi tak trzymacie się tego Jahwe. Popatrzcie na tę wielką kulturę grecką czy rzymską. Nikt tego nie robi. A co Jezus powiedział na to? Że prawda jest u Żydów, po pierwsze, a po drugie, że będą oddawać cześć w duchu i prawdzie. Tak jest, to jest bardzo ciekawa odpowiedź Jezusa. Wy czcicie, co nie wiecie. Ja unikałem takich ostrych odpowiedzi, ale często mi się to nasuwało, kiedy rozmawiałem z różnymi ludźmi i oni mówią: no my to czcimy naszą królową Polski, na przykład Maryja, która jest wiecznie dziewicą i tak dalej. To nieraz mi tak nasuwało się na język to, co powiedział: wy czcicie, co nie wiecie. No ale tego nie mówię. Jezus tutaj z Samarytanką mógł otwarcie rozmawiać, bo ona już Jezusa zaakceptowała jako takiego posłańca z nieba. Zdaje się, że Samarytanie to mieli raczej bardzo zbliżony kurs, te wierzenia do Izraelitów, bo to byli po części Izraelici, to byli ci, co pozostali zmieszani z tymi, którzy przyszli po wysiedleniu większości Izraelitów przez króla babilońskiego. Asyryjskiego. No, babilońskiego na początku, chyba tak? Asyryjczycy to ludzie przesiedleni z terenów, jak się uważa, głównie Babilonu, na teren Samarii, kiedy Asyryjczycy zabrali to państwo północne ze stolicą w Asyrii. Więc to byli przeważnie poganie. Tak, ale oni przejęli część. Częściowo przejęli, tak. Tam było pomieszanie po prostu takie. Dlatego Jezus nie było powiedział: wy czcicie, tak, co nie wiecie. Dokładnie tak. Czyli jednak to nie był to taki kult właściwy. No nie, zdecydowanie nie był to właściwy kult. Mm-hmm. Ale też nie był to tego taki typowy pogański kult, jak tych ościennych jednak narodów. Zgoda. Ale jeśli mamy służyć Bogu, to trzeba czcić tak, jak trzeba, w duchu i w prawdzie. W prawdzie. I tutaj warto właśnie zastanowić się, co to znaczy w duchu i prawdzie. Mm-hmm. No prawda, no to wiadomo, no to będzie chodziło o jakieś konkretne wierzenia, doktryny. Mm-hmm. Natomiast co znaczy w duchu? Mm-hmm. Jest ciekawe, że bodajże Ellen White napisała takie zdanie, że Samarytanie mieli ducha, ale nie mieli prawdy, a Żydzi mieli prawdę, ale nie mieli ducha. No i to jest to. Ja myślę, że z tym problemem nie oparaliśmy się do dzisiejszych czasów i myślę, że ten problem jest cały czas, bo często jakieś kościoły mają prawdę, a nie mają ducha, a niektóre nie mają prawdy, a mają duch. Więc tu jest, myślę, że ten problem pozostał przez wieki nierozwiązany. Tak, to prawda. Ale ciekawe jest to, że Jezus właśnie powiedział, że musi być jedno i drugie. Tak, tak. Gdy chust był palony na stosie, przyszła jakaś pobożna kobieta i dołożyła jeszcze troszeczkę jakiś gałązek, żeby ten heretyk się tam usmażył.
I wtedy Hus wypowiedział takie słowa, które zostały zanotowane: o święta naiwności. Ona w takim swoim zrozumieniu wydawała się, że pobożnie, dobrze postępuje, że heretyka się pali, ale to była naiwność czy błąd. No ale tak samo mieliśmy z Pawłem, który wiemy, że miał ducha takiego i chciał zgodnie z Bożymi, a prawdy nie miał, prawda? Dopiero Bóg musiał go uświadomić. Czyli jak faryzeusz, kiedy prześladował chrześcijan. Tak, tak. Tak. Mnie też jest żal czasami, gdy patrzę, jak ludzie naprawdę poświęcają się, gdzieś tam idą w pielgrzymkę. Widziałem kiedyś, jak na kolanach szli. No myślę sobie, tak jak jest w Piśmie Świętym napisane, gorliwość mają, ale nie według zrozumienia. Jakże ważne jest zatem, ażeby uczyć się z Pisma Świętego, jak należy oddawać cześć naszemu Bogu. Jak powinno być, jak powinno wyglądać to wielbienie Boga naszego. W naszym studiu nie został użyty taki tekst, który znajdujemy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, związany z oddawaniem czci Bogu poprzez ofiary, którą złożył Abel i Kain. Zauważmy, że to były jak gdyby dobrym... No, dobrze jest to, że jeden i drugi uwielbił, oddał Bogu cześć, nie? Ale jeden zrobił to niewłaściwie i ta ofiara nie została przyjęta, a ta właściwa została. Czyli ma jednak znaczenie to, jak i w jaki sposób oddaje się Bogu cześć. Czyli w prawdzie. Tak. Bo może Kain nawet w takiej dobrej intencji to robił. Ale z drugiej strony musimy też powiedzieć, że ważne jest to, z jakim sercem podchodzimy do Boga. Bo jeśli nawet coś jest zgodne z wolą Bożą, zrobimy, ale tak na odwal albo... żeby to było spełnione, no i później pychę mieć w sercu, ja to zrobiłem, ja jestem w porządku, no to nie jest też właściwe. Ja spotykam się z wieloma osobami, które mówią, no ja chodzę do kościoła, ale no idę, bo żeby sąsiedzi mnie nie wytykali, czy coś w tym stylu, nie? Dla świętego spokoju. Albo może to faktycznie ma sens, więc tak na wszelki wypadek. Ale nie ma w tym takiego właśnie osobistego zaangażowania, takiej wiary w to, co się robi. Tak. Ale nawet my, jako wierzący adwentyści, powinniśmy bardzo uważać na to. Bóg chce serca naszego. Jeśli będziemy coś robili tylko tak formalnie, bo trzeba to tak zrobić, albo w jakiejś pysze nawet, takiej, to nie jest to miłe Bogu. Taka ofiara nie jest miła Bogu. A teraz, gdy chodzi o nabożeństwo, piękno i świętość, mamy taki podtytuł. Jak powinny wyglądać nabożeństwa, bym powiedział, takie już w zborze naszym? Jakie elementy powinny być? Nie wiem, jakie elementy powinny być, ale wiemy, co bym chciał mieć po. To znaczy, chciałbym mieć, dostać takiego ducha, po pierwsze, żebym chciał być lepszy, po drugie, żebym był taki zbudowany po tym nabożeństwie. Wychodząc, żebym czuł, że to nabożeństwo coś mi dało, coś mi dołożyło, a nie, że ten czas jakby taki jest pusty. Ja tak myślę o formach nabożeństwa też w różnych kościołach chrześcijańskich. Na przykład w prawosławie mówi się, że najważniejsze w nabożeństwie jest to, żeby wznieść ducha ludzkiego w atmosferę niebios.
stąd kadzidła, dzwoneczki, piękne szaty, te chóry takie, piękne pieśni, trzeba powiedzieć. No i ludzie wznoszą się w atmosferę niebios. To jest głębokie na pewno przeżycie. Natomiast protestanci mówili, w nabożeństwie najważniejsze jest Słowo Boże, kazanie powinno być w centrum. Katolicy mówią, że najważniejsze jest Eucharystia, czyli złożenie ofiary przez kapłana. I to jest centrum nabożeństwa, więc kazanie nie jest długie. W prawosławiu też kazanie nie odgrywa większej roli. No, w kościołach protestanckich to głównie jest kazanie. Jak my powinniśmy się odnosić do tego jako adwentyści? Jak to ocenimy? Jak nasz stosunek powinien być do nabożeństwa? Myślę, że też jest to związane, często przychodzimy z zewnętrznej, jakby z innych kościołów do kościoła adwentystów i jeśli będziemy z kościoła prawosławnego, to będziemy preferować stojącą taką formę i to, że siadamy i tak mamy wygodnie, to jest nieodpowiednio i te śpiewy będą bardzo nam bardziej w tą stronę szli. A gdy będziemy z kościoła, powiedzmy, protestanckiego, to słowo, prawda? Myślę, że powinniśmy wyczuć ten środek tego wszystkiego. Myślę, że słowo jest jakby clue takim nabożeństwa, prawda? No, trzeba nie zapominać o tym, że nabożeństwo samo w sobie nie ma większego sensu, jeżeli zapomina się o tym, że jest to uwielbienie dla Boga. Oddanie cześć Bogu, a z drugiej strony Bóg zrobił to w ten sposób, to zaplanował to nabożeństwo i oddawanie czci, żeby było nauką dla ludzi, którzy oddają tą cześć. Więc tutaj mieliśmy w starożytnym Izraelu, mieliśmy te psalmy, które były śpiewane, które były, właśnie mówiliśmy o tym, że one miały to za zadanie wspominać o tym, co Bóg zrobił dla narodu i dla człowieka w przeszłości. Ale przecież samo nabożeństwo w starożytnym Izraelu to poprzez składanie tych ofiar pokazywało historię zbawienia. To, w jaki sposób Bóg stara się uratować człowieka. I każdy Izraelita, który przychodził na nabożeństwo do świątyni, mógł to zobaczyć. Czyli była tam ofiara, która była składana za grzech, która ponosiła winę tego grzesznika, przyjmowała na siebie, nie? Mamy tutaj podany przykład Dawida, który sprowadził skrzynię przymierza, no i cieszył się bardzo z tego. Pismo Święte mówi, że złożone zostały ofiary, ludziom rozdali bochenki chleba, mięso, ludzie radowali się. Ważne jest, jak wygląda nabożeństwo, jak jest przeprowadzane całe nabożeństwo, bo byłem kiedyś na takim nabożeństwie, gdzie były śpiewy, muzyka, jedni tupali nogami, drudzy gwizdali, trzeci tańczyli. No, zamieszanie, harmider taki był. Ja osobiście czułem się tam bardzo źle. Brak mi było takiego szacunku do Boga. I myślę teraz o wersecie z pierwszej kroniki 16:29. Może ktoś by z was przeczytał. Przynieście Panu chwałę imię Jego, przynieście ofiarę i wejść przed oblicze Jego, oddajcie pokłon świętej ozdobie. Jak to rozumiemy? Jak my mamy się zachowywać przed Bogiem? Bo my mamy różne przykłady. Pogan, jak to robili, kiedy byli na Karmelu, to tam skakali, tańczyli, rżnęli się nożami, aż krew tryskała. No, ale chodzi o to, żeby nie przesadzić w którąś stronę, więc jak to powinno wyglądać? Ja sobie nie wyobrażam, żeby w świątyni, tam, gdzie dokonywano tych krwawych ofiar,
pojednania, żeby tam tańczyli, śmiali się, skakali, podnosili ręce. To chyba nie to miejsce. Czytamy, że jak najbardziej Izraelici cieszyli się, kiedy szli do świątyni i wtedy faktycznie oni tańczyli, śpiewali. No, natomiast to było wszystko w drodze do świątyni. Natomiast w samej świątyni były już pieśni, wciąż jeszcze była muzyka, ale już zachowanie jak gdyby było już tu inne. I raczej mowa jest o pląsaniu w Piśmie Świętym, nie tańcach. Bo dzisiaj troszeczkę z czymś innym kojarzymy tańce. Więc były zapewne różne nabożeństwa, ale trzeba pamiętać, że my na nabożeństwie mamy uwielbiać Boga, cześć Bogu oddawać. Więc pytanie, jak to powinno wyglądać? To wyrażenie takie w świętej ozdobie. Świętej ozdobie. Zapewne dotyczyło to i wyglądu samego miejsca, gdzie to nabożeństwo się odbywało. Jak też ludzi, gdy przychodzili, jak byli ubrani. Inny przykład mówi, w świętej szacie. Zapewne gdy szli na takie nabożeństwo, to było uroczyste spotkanie, więc chcieli się ubrać ładniej, niżeli w tych szatach, których gdzieś tam pracowali na polu. A więc pewien szacunek taki do naszego Boga, który jest naszym bratem kochającym, ale jednocześnie jest królem, panem panów, stworzycielem, władcą wszechświata. Więc z jakim takim szacunkiem powinniśmy się odnosić do naszego Boga i tego trzeba uczyć również i dzieci. Na tym polega też edukacja chrześcijańska. Tak. No a jak bronić naszą młodzież, dzieci przed współczesną formą, bym powiedział, bałwochwalstwa? Bo kiedyś, no to oni patrzyli rzeczywiście, tak jak Zbyszek powiedział, że w tych kultach pogańskich tam były wyuzdane rzeczy i seks i to i tamto. I to pociągało Izraelitów. No dzisiaj też są różne rzeczy, które mogą pociągać. Jak bronić się, jak dzieci nasze bronić przed taką współczesną formą bałwochwalstwa. Trzeba po prostu uczyć się tego, co Jezus powiedział, czyli że oddawania Bogu czci w duchu i w prawdzie. Czyli właściwy duch, właściwe motywacje i w prawdzie, to znaczy we właściwy sposób. I Bóg tutaj określił ten sposób, jaki on ma wyglądać. Ma być zgodny z tym, jakim Bóg jest. Im bliżej znamy Boga, tym lepiej wiemy, jak to nabożeństwo powinno wyglądać. Jeżeli wiemy, że Bóg jest Bogiem porządku, to nabożeństwo w sposób naturalny dla nas będzie musiało mieć formę porządku. Jeżeli wiemy, że Bóg jest Bogiem miłości, to wiemy też, że to nabożeństwo ma być odbywać się w duchu miłości, braterstwa. I tak za każdym razem, jeżeli im bliżej znamy Boga, jaki On jest, tym w bardziej właściwy sposób możemy oddawać Mu cześć. To bardzo ważne, chyba coś powiedział, bo jeśli Go nie znamy, nie rozumiemy, to można zupełnie odnosić się do niego w niewłaściwy sposób. Można wtłaczać jakieś własne idee, które mijają się z prawdą. Myślę, że to akurat jest bardzo proste. Bardzo proste jest powiedzieć, jak to robić. Bardzo trudne jest do zrobienia. To znaczy, że to, co mówimy, to robimy i dzieci to naśladują. A najtrudniejszą rzeczą, łatwość mamy mówienia, trudność robienia. I to jest największy. Gdybyśmy to, co mówimy, robili,
no to byśmy mieli pełne kościoły, ale najczęściej gubimy się, łatwo jest nam mówić, łatwo nam jest kazać, a trudno jest nam to zrobić i codziennie powtarzać. To też prawda, ale tak, tego się całe życie uczymy. Ja pamiętam, że nieraz spotykałem się z takim poglądem, że różne są tradycje religijne różnych kościołów, ale przecież wszyscy zmierzamy do Boga, modlimy się do tego samego Boga, więc to tylko inny wyraz tej czci dla Boga. Jakbyśmy to rozumieli w kontekście Ewangelii Marka, 7 rozdział, wiersz 7. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Więc pytanie moje było, czy to można odnieść do nabożeństwa, do formy kultu czy czci oddawanej Bogu? Bo jeśli będziemy zwracać się do Boga, nie wiem, jako na przykład do Jezusa, jako do stworzenia, bo są i tacy, którzy uważają, że Jezus jest takim stworzeniem, najwyższym aniołem. No, zastanawiam się, jak Jezus będzie odbierał to, jeśli go potraktujemy w ten sposób. Aniele, Jezu, zrób to albo chroń mnie. Oczywiście nie wiemy, jak Jezus zareaguje, nie? Ale co możemy pomyśleć o tym? Albo jakieś inne formy mogą być. Dlatego mówię o tym, bo dookoła się z tym spotykamy. Są różne formy tego kultu czci. No i czy możemy powiedzieć, a wszystko jedno, Bóg nas rozumie, czcimy tego samego Boga. Tylko jeżeli chcielibyśmy zrozumieć ten werset, który przeczytaliśmy, musielibyśmy przeczytać werset 6, którym jest napisane tak. On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was obłudnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Tak. Czyli tutaj mamy, jak w połączeniu z tymi dwóch wersetów, taki prosty wniosek, że przy oddawaniu czci Bogu, o czym już mówiliśmy od początku tutaj tego studium, że ważna jest właśnie ta motywacja tutaj, żeby była właściwa, czyli tutaj serce, które jest oddane Bogu i faktyczna część, chęć uwielbienia Go. I druga rzecz to te nauki, które powinny być zgodne z wolą Bożą, a nie nakazami ludzkimi, które różnymi przepisami, które sobie sami tworzymy i które często są sprzeczne z tymi Bożymi. Zresztą mieliśmy w starożytnym Izraelu przecież takie prawo, gdzie mówiono, że jeśli z bratem się gniewasz, a przyniosłeś ofiarę, zostaw tą ofiarę, pogódź się z bratem i dopiero przyjdź, prawda? Często my też przychodzimy na to nabożeństwo, ale tych spraw nie mamy załatwionych. Warto też przeczytać kolejny werset, 8. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Mhm. Czyli tak ważne jest, żebyśmy się trzymali tego, co mówi Pismo Święte. Bo inaczej to możemy się modlić, nie wiem co robić, składać ofiary, a będzie to daremne. A nawet i groźne, bym powiedział, dla ludzi. A my nawet jeśli będziemy to praktykować tak, jak Słowo Boże nakazuje, formalnie, ale tak jak wspomniałeś, nie będzie to z serca płynęło, to też będzie daremne. Także jedna i druga rzecz jest bardzo ważna. No i gdy wielbimy Boga,
czy mamy nabożeństwo, to trzeba pamiętać zawsze, że to nie ja jestem ważny, bo ja tutaj śpiewam albo może kazanie mam, ale Bóg jest ważny. Przychodzimy po to, żeby Boga uwielbić naszym zachowaniem, naszym wyglądem i wszystkim, co robimy, żeby nasz Pan był uwielbiony. Amen. Pomodlimy się na koniec. Poproszę Cię, Leszku. Wspaniały nasz Boże, Ty dałeś słowo, abyśmy mogli się uczyć, jak oddawać Ci cześć, żebyśmy się mogli dowiedzieć o tym wszystkim, co Ty uczyniłeś dla człowieka w całej jego historii. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za Twoje przykazania, które pokazują nam, jaką drogą mamy iść w życiu, aby być z Tobą, aby być szczęśliwymi. Tak pięknie tam napisałeś też, jak oddawać Ci cześć. Obyśmy nigdy o tym nie zapominali. W Twoje ręce się polecamy. Oby każde nasze nabożeństwo, uwielbienie było i w duchu, i w prawdzie. W imię za to proszę. Amen. Amen. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na następne studium za tydzień. Temat będzie dotyczył również edukacji. Edukacja i odkupienie. Serdecznie zapraszam.